Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Szampon neutralny od Blend Brothers. Od razu lecimy z zapachem. Mega. Przypomina mi co? Przypomina mi Duragross. Bodajże to jest chyba 901, mój ulubiony szampon. Jeden z ulubionych szamponów. Ogólnie pierwszy, w którym się zakochałem. Zapach wiśni. Obłędnie pachnie, naprawdę. Zobaczymy, czy tak samo będzie z myciem. Jeżeli chodzi o... O, idę po rękawice. Mam rękawicę, zapomniałem, kurczę, sobie ją namoczyć, ale nic, ciepła woda, bo jest naprawdę zimno, pomimo że słońce, słuchaj, świeci, zdąży się namoczyć. Pomimo że słońce świeci, to uwierz mi, że nie ma za wysokiej temperatury, stąd ciepła woda. I co? Zaczynam od 30 ml klasycznie. Tu jest gdzieś napisane, patrzymy, 1 do 300. No, wszystko jasne. Jedziemy. 30 ml. No wspaniale pachnie. Wiśnia, naprawdę. Zapach zajebisty. Wiśniowy. Zobaczymy, czy będzie wyczuwalny przy myciu szerszenia. Ojej, dramik sobie ciśnie. I tak właśnie lubi. I dziadzia będzie mył autko. Teraz tak. Wymieszamy to myjką. Ok, inaczej by się spieniło oczywiście, jakbym nalewał bezpośrednio z węża, ale i tak nie jest źle. Piana fajna, ale ciepła woda, naprawdę ciepła, zajebiście ciepła. Jeszcze dorzucę. O tak, teraz będzie git, teraz, no idealnie. I lecimy, tutaj też cieplutka, będzie się miło myło. O. No i oczywiście jedyna słuszna rękawica. Lecimy. Zobaczmy. No i wszystko gra. Super, fajnie. Już na dzień. O, o, słuchaj, zobacz, oka. Co to nam mówi? Nie będzie zamulać. Nie będzie zamulać. Teraz tak, co do piany. O kurczę, no zobaczmy. Wiele jej nie ma. Ale to o niczym nie świadczy. Wiele jej nie ma. Poślizg jest. Zaraz wjedziemy na lakier i będziemy wiedzieć resztę. Ciepła woda, cieplutenka. Aż paruje. Nie no, jest dobrze. Poślizg, wszystko jest tak jak należy. Optymalna ilość piany, zobacz. No, super. Naprawdę fajnie. Pyk. Panelik umyty i lecimy. Wypłukiwanko. O. Można i o wiaderko. Nasączamy i wlatujemy teraz tutaj. No naprawdę, poślizg ma zajebisty. Słuchaj, przypomina mi bardzo Cure Laba, z tym, że tak, pojawiają się oka i tej piany nie ma jakoś spektakularnie, ale poślizg fantastyczny. No, w końcu jakiś produkt od nich, który mi leży. Wow, nie strasz. Dziadowski. Naprawdę odradzam zakupu Kerchera. Znaczy sama myjka w sobie spoko. Przewód po prostu o pomstę do... Nie powiem, że do Boga, bo jestem ateistą. O pomstę, kurwa, do Kerchera. Pięknie. Zobaczymy, jak to wyschnie. Przysycha szybko? Nie, no całkiem nieźle leży. Zobaczmy, wjeżdżamy tu. Zobacz, co się dzieje. Naprawdę, piana nie jest może obfita, ale poślizg naprawdę spoko. Teraz sprawdzimy domywanko. O. A już polecę od razu dół. Nie powinno się tak od razu oczywiście myć. Nie wolno tak. Tam. Jak już masz wprawę, wyczytą rękawicę. Zobacz. I o wiaderko. Pyk. Nasączam. Pobór i wlatuje tu.
Delikatne ruchy. Okej. Super. Teraz tak. Co będę chciał? Będę chciał przejechać sobie już tym po szybach. Tak, nie zaburza w żadnym stopniu, słuchaj, hydro. Czy coś po sobie zostawia? Nie. Czyli jest też bezpieczny. W miarę szybko przysycha. To jest minus, widzę, bo już tu, zobacz, przed chwilą tu byłem i już zjeżdża. Szybko zjeżdża. No, kurczę, szkoda. Ale tak poza tym naprawdę super. Myje się elegancko. Dobra, to teraz zrobimy inny myk. Zrobimy tak. Nasączymy zdrowo rękawice. Biorę szczotę. Brudna. Czysta i zobaczmy jak... No, zajebiście. Tu jest plastik fantastik. I myjemy tutaj z zakamarków. Tu wszystkie uszczeleczki, nie wyjeżdżając na lakier, starać się, tak żeby wszystkie tutaj, widzisz, zakamarki wyczesać, bo rękawicą nie wszędzie, pomimo że długi włos, ale wiadomo, co tego, szczotka to szczotka. No, patrz, widzisz, co się dzieje? Naprawdę w ogóle w żadnym stopniu nie zaburza hydro. Płuczemy szczoteczkę, cyk i lecimy. Pyk. I tu już mogę sobie pozwolić szczoteczką. O, słyszałeś jak uderzam? Na szczęście jest obgumowana, ale tak nie robimy, tak się nie uczy. Super. Wiesz co, teraz tak, sprawdzimy wypłukiwanie. Dobra. I od razu już powiem, że wypłuczę się na pewno dobrze. Tak, wiesz co, wypłukiwanie... To jest ciekawe, bo jakbym... No niby tylko kudeczek leżał, więc tutaj... Albo zaburza hydro, albo tak skurkowany zbiera. Wiem, co zrobię. Zaraz będziemy mieć porównanie, słuchaj. Czy jest agresywnym produktem. Więc tak, słuchaj. Tutaj mam w pianownicy szampon od Cure Lab'a. Zarzucę go z pianownicy i zobaczymy, czy będzie lepsze hydro niż po stronie, u której umyłem właśnie Blend Brothers. I teraz tak, żeby nie było. Stężenie 1 do 20, więc srogie. Wypłuczę sobie rękawice. Tu jest. No niestety, tu jeszcze raz przetrę, tak żeby przetrzeć. O. No fajnie, zapach jest bardzo delikatny, ale z tamtej strony już mi się przebija, co? Zapach tego. A, w ogóle to przejadę jeszcze raz po panelu, zobaczymy, czy oszczędziło hydrofobowo, czy coś się zmieni i pójdę sobie z tamtej strony. Tylko wypłuczę rękawice. Ok. I wlatuję z tej strony. Zobaczmy. Tak to nie rób oczywiście, nie ucz się tego. To jest tylko w ramach testu. Lakier i tak będzie niedługo śmigany, gdyż ponieważ będę chciał położyć na niego woski. No zobaczmy, co się wydarzy. No to jeszcze tutaj też pociągnę. Jak już się tak rozpędziłem. Nie no, zapach tego Cure Lab'a jest kurde obłędny. Fenomenalny. Taki świeży. Taki naprawdę... No bajka, no. Zobaczmy teraz. Ciekawy jestem, czy będzie to samo. Jeżeli to samo, to znaczy, że ten Quick Detailer, który siedział, jest do pierwszego mycia. A siedzi tu chyba Turtle Wax.
ten grafenowy chyba tak. Ostatnio go kładłem. Dobrze, teraz tak, cyk bajera. Bierzemy, opa, chodź tu. Spłuczemy tutaj. Będę chciał zrobić jeszcze jedno podejście. Zobaczymy hydro tutaj. Zobacz, tak wygląda hydro przed myciem tym szamponem. Brudny, wiadomo, więc dlatego są koślawe krople, jeżeli chodzi o hydrofobowość. Co mi się podoba, zobacz, umyłem i CureLab siedzi. Naprawdę, ten szampon siedzi i siedzi. Idealny jest. Słuchaj, to samo, też identycznie, więc ten Quick Detailer grafenowy po prostu go, kurczę, zebrał. No jest słabym zawodnikiem, jeżeli chodzi o trwałość. Zobaczmy tutaj jeszcze raz hydro na maskę. Tak to wygląda, a tu? No zjeżdża taflą. Biorę szamponik, umyję jeszcze raz drzwi i umyję jeszcze raz, raczej i umyję maskę. O tak. Nie no, poślizg jest fajny, zapach jest fajny, naprawdę. Bardzo poprawny, fajny szampon. Super. Podoba mi się. Tak, o, wiśnia i ona nie jest nachalna, jest bardzo delikatna. Bardzo fajnie. Super. No i przypomina mi troszeczkę tego Duraglossa 901. Jak nie miałeś Duraglossa i masz opcję, masz możliwość go kupić, polecam. Zakochaj się w tym szamponie, to ci od razu mówię. Tanio nie jest, ale jest zajebiście. Dobra, okej, przejedziemy jeszcze tu, okej, ładnie to wygląda. Na masce ogólnie te zabezpieczenia trochę lepiej siedzą niż na drzwiach. Maska i przedni zderzak w tym aucie to jest mistrzostwo. Okej. Słuchaj, nic się nie zmienia. Tyle, co zabezpieczenia było, tyle jest. Tak jak zjeżdżała woda, tak zjeżdża, więc jest bezpieczny dla zabezpieczenia. No już chyba najlepszy niż Quick Detailer nie można sprawdzić, jeżeli chodzi o szampony, bo z powłokami wiadomo jak jest. Nie, spoko. Nie zbiera zabezpieczenia. Teraz jestem pewien. Po prostu ten Quick Detailer jest słabiuteńki. No dobrze, słuchaj, tutaj więcej ci nie będę nic pokazywał, bo nie ma sensu, kurczę. Nie będę się bawił też w inne rozcieńczenia. Zdecydowanie jakbyś dał go 40 ml czy 50, na pewno będzie lepszy poślizg i lepsza piana. No to nie ulega żadnej wątpliwości. Ja dałem takie moje ulubione stężenie, czyli 30 ml na 10 litrów wody ciepłej. Nie wiem, jakby było z zimną, ale sprawdzał tego nie będę. Co do szamponu. Fajny zapach. Właśnie. I tutaj jest fajnie, bo taka czysta wiśnia. Bardzo mi przypomina tego Duraglossa i taki dał mi takie namiastkę, można powiedzieć, tego szamponu. Mnie szampon bardzo się podoba. Naprawdę. Bardzo fajny. Super. Podoba mi się to, że jest łatwy w wypłukaniu. Jak widać, no, przy 30 ml ta piana nie jest może jakoś obfita. Jedyny minus to jest taki, że szybko zjeżdża, niestety. Ale nawet jak widziałeś, przyschnie, nie zostawia po sobie nic. Nie zostawił mi żadnego bałaganu tutaj. Przysechł, dałem specjalnie czas mu na to, żeby mógł, kurczę, posiedzieć. Oczywiście, jak będzie plus 35 w słońcu, no to może się to skończyć różnie. Ja tu mówię, gdzie teraz mam na przykład w cieniu jakieś 6 stopni, w słoneczku może jest 10. To też jest inaczej, no to też trzeba zwrócić na to uwagę. Ale tak czy tak, fajny, poprawny, neutralny szamponik. Właśnie, neutralny. Nie sprawdziłem jeszcze. Na pewno jest neutralny, kurczę. Myślę, że więcej niż pewne.
zajadę do wody, już nie będę go sprawdzał. Opa, chodź tu, daj mi tutaj troszeczkę, pyk. I co ja tutaj widzę, już ci mówię. Tak jest, 6, bliżej mu do 7. Zdecydowanie, on tak między 6 a 7 widzę łapie. Tak, no to nie ma co się tutaj w ogóle, widzisz, zastanawiać, czy ma neutralne pH. Z mojego tutaj wychodzi, że ma, z moich listków. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko, ja sobie furacza umyję już całego tym szamponikiem. Na chwilę obecną liderem, jeżeli chodzi o szampon, jest CureLab. Naprawdę. Zapach po prostu miażdży wszystko. Mycie, wypłukiwanie, to jak domywa, jest mistrzem. Ten szampon również jest poprawny, jest bardzo fajny. Zrobiłem sobie jeszcze roztwór 1:20 z pianownicy. Dolałem też szamponu, żeby było tak 50 ml na 10 litrów wody. No i niestety spływa szybko, bardzo szybko. Jeżeli chodzi o 50 ml na 10 litrów wody, zdecydowanie jest lepsza piana i przyjemniejszy pościsk. Nie jest to jakaś spektakularna różnica, ale minus tego szamponu to będzie właśnie to, że szybko przysycha, szybko zjeżdża. Tak jak widać, niedawno to było myte. I w porównaniu na przykład do CureLaba, którego bardzo lubię, to jest przepaść, jeżeli chodzi o długość siedzenia na lakierze. Więc tutaj, wiesz, słuchaj, nie jest ciepło, a jak będzie latem, będzie ogień, to będzie w oczach znikał. Więc tutaj, kurczę, to jest jedyny, moim zdaniem, taki mankament tego produktu, który, no niestety, może być troszeczkę upierdliwy. No a teraz już zdecydowanie najlepszego. Cześć.